Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Od mniej więcej tygodnia gruchnęła informacja, że wreszcie po 8 latach do Polski powraca Koło Fortuny. No i waliliście do mnie drzwiami i oknami, żebym się wypowiedział na ten temat. No ale że jako takich faktów było mało, to czekałem specjalnie, aż się pojawi ich więcej. No i się pojawiły. Kolejnym następcą Wojciecha Pijanowskiego po Pawle Wawrzeckim, Stanisławie Mikulskim i Krzysztofie Tyńcu został piosenkarz Rafał Brzozowski. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, czy zły. To się okaże w praniu. Nie będę nic naprawdę krytykował, zanim nie obejrzę, ponieważ premiera jest na wrzesień planowana. Tak słyszałem przynajmniej. I oczywiście w dwójce, bo gdzie by indziej. Nie wyobrażam sobie, żeby było gdzie indziej Koło Fortuny niż w telewizyjnej dwójce. No i cóż, ale w jaki dzień będzie emitowane? Kto będzie asystentką Rafała Brzozowskiego? Kto będzie odsłaniał litery na tablicy? Ile odcinków w tygodniu się ukaże? Jak to w ogóle wszystko będzie wyglądało? To jest jeden wielki. To są same znaki zapytania na razie. No bo po pierwsze. Tej asystentki jeszcze szukają pani, która będzie odwracała na tablicy litery. Będzie kolejną następczynią Magdy Masny. No i co jeszcze? Należy powiedzieć, że dzisiaj słyszałem, że to będzie taka mieszanina teleturnieju z muzyką na żywo, że będzie zespół muzyczny i będzie gra wymieszana z piosenkami, no bo Brzozowski będzie śpiewał. Tylko ja się chcę zapytać, czy to jest jaka to melodia? Czy to do cholery jest jaka to melodia? Nie. Koło Fortuny nie jest jaką to melodią i nigdy nie będzie. No i moim zdaniem to jest błąd, że coś takiego w polskim Kole Fortuny się pojawi, ponieważ nie ma tego nigdzie. Pytanie. W Niemczech jest? W Kole Fortuny zespół muzyczny? Nie ma. W Holandii? Nie ma. W Rosji? Nie wiem. Ale Rosjan stać na wszystko. W USA? Nie ma. Nigdzie nie ma, tylko w Polsce będzie. Jak to wyjdzie? Nie wiem. Tutaj mam wątpliwości. Tutaj naprawdę mam wątpliwości. Ale mam nadzieję, że mimo wszystko ta muzyka na żywo, czy występy muzyczne nie zepsują programu. No nic. Dziękuję Wam za uwagę. Jeżeli coś się pojawi więcej, od razu robię o tym odcinek. Na razie tylko tyle, bo tylko tyle wiadomo. Jeżeli coś się pojawi innego, od razu będzie to na bieżąco na moim kanale. Teraz Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister.